samego początku tego filmu towarzyszyło mi odczucie, że każdy kadr ma tutaj niesamowite znaczenie. Od początku, od czołówki, od tego jak prezentowani są nasi bohaterowie, nawet jeżeli chodzi o takie błyski światła, jeżeli chodzi o przejścia od zimnej barwy do ciepłej, kiedy to się dzieje, dlaczego w domu Adama jest aż tyle lampek, których on nie zapala. Mnóstwo pytań kłębiło się w mojej głowie i na koniec nie znalazłam żadnego oczyszczenia. I chyba tak miało być, chociaż im dłużej myślę o tej produkcji, tym bardziej dociera do mnie, że to nie jest tak, że mamy tutaj do czynienia z tragizmem czy brakiem tragizmu. Mamy tutaj prezentację prozy życia, która jest ujęta w bardzo szczególny sposób, czuły, namacalny. I właśnie te wszystkie elementy niesamowicie na to wpływają. W dużej mierze będzie to recenzja, analiza, dlatego na samym początku znalazła się klatka informująca o tym, że będą tutaj spoilery. Spoilery nie będą przez cały materiał, ja zaznaczyłam, gdzie one się zaczynają, ale w dużej mierze zachęcam do tego, żeby obejrzeć ten film z czystą kartą, żeby podejść do niego bez żadnych zwiastunów, bez żadnych materiałów promocyjnych, po prostu włączyć ten film, wybrać się do kina i dać się tej historii pochłonąć całkowicie, bez reszty, bo wydaje mi się, że tak najmocniej się ją odczuwa, bez żadnych rozpraszaczy, po prostu wejść w ten temat i zostać w nim na dłużej, mimo że po seansie można rozpaść się na kawałki. Ja mam na imię Ola i dzisiaj będę opowiadać o filmie Dobrzy Nieznajomi, filmie, który najmocniej opisuje pytanie, które pojawia się w tej produkcji chyba przynajmniej raz, ale wydaje mi się, że tak między słowami to jest ono zadane znacznie częściej. Pytanie zadaje mama jednego z bohaterów i mówi: czy jest to realne? Czy wydaje Ci się, że jest to realne? Jeżeli odpowiedź brzmi twierdząco, to tak, to jest realne. I wydaje mi się, że w tym zawiera się cała kwintesencja filmu Dobrzy Nieznajomi, filmu, który niesamowicie chwycił mnie za serce. I wydaje mi się, że w ogóle w zeszłym roku w podobnym czasie oglądałam After Sun i również rozpadałam się na kawałki, więc widzę tutaj pewien schemat, jeżeli chodzi o jednego z bohaterów i czas oglądania tego filmu. Nie wiem, może ta szarówka za oknem tak na mnie wpływa, ale ogólnie już tak na serio, to tutaj właśnie wszystko i małe dialogi, małe kadry, światło, wszystko wpływa na to, że ta historia jest tak niesamowicie realna. Mimo że kwestionujemy to, co dzieje się na ekranie, mimo że nie wszystko jest powiedziane wprost, ba, bardzo dużo nie jest powiedziane wprost, to Dobrzy Nieznajomi brzmią realnie i dla mnie jest to najważniejsze. Mimo że to historia o własnych demonach, czy jak to jest powiedziane w tym filmie, o wampirach, które żeby weszły do naszego życia, żeby się w nim rozgościły, to trzeba je tutaj zaprosić i pozwolić im się rozgościć. Jeżeli jednak decydujecie się na oglądanie tej recenzji bez oglądania filmu, to postaram się nakreślić tak możliwie bez spoilerów, bez wnikania jakoś bardzo w fabułę tej opowieści, co tutaj się dzieje i co sprawia, że ta historia, że Dobrzy Nieznajomi, All of Us Strangers, tak mocno chwyta za serce. Bowiem mamy do czynienia z bardzo prostym tematem. Oto pojawia się budynek, w którym mamy tylko dwójkę lokatorów i jeżeli to są nowe budynki, to nie powinno być w tym niczego zaskakującego. Mieszkają w nim Andrew Scott i Paul Mescal, wcielający się w rolę Adama i Harry'ego. I są właśnie jedynymi lokatorami w budynku, do którego nie docierają dźwięki ze świata zewnętrznego i dochodzi do takich absurdów, że Harry, w którego wciela się Paul Mescal, mówi, że włącza sobie biały szum, żeby cokolwiek słyszeć, żeby ta cisza go nie zabijała, bo ta cisza jest aż tak bardzo dręcząca, że to jest aż dziwne, absurdalne, że żadne dźwięki tutaj nie docierają. I film ten otwiera dźwięk alarmu, alarmu przeciwpożarowego i wówczas Adam, w którego wciela się Andrew Scott, wychodzi z budynku, wychodzi przed wejście i patrzy w górę, gdzie widzi sylwetkę Paula Mescala, aka Harry'ego. I właśnie później Harry zapuka do jego drzwi, będzie miał w ręku butelkę i zaprosi go na drinka. Ale Adam się nie zgodzi, wycofa się, wszak obcy puka do jego drzwi, nie wie jakie ma zamiary, chociaż coś go intryguje w jego postaci, ale jednak nie, jednak zamknie przed nim te drzwi, chociaż historia będzie chciała połączyć tych bohaterów, chociaż ich losy jeszcze się tutaj splotą.
Ale nie ten splot okoliczności jest najdziwniejszy w tej opowieści, a to, że Adam odwiedza swoich rodziców. Rodziców, którzy, jak dowiadujemy się całkiem szybko, zginęli w wypadku samochodowym, gdy Adam miał 12 lat i nie zmienili się ani trochę od tego czasu. Gdy ich widzimy, widzimy te same zdjęcia, zdjęcia jeszcze z aparatów analogowych, które przegląda Adam. Już sam opis wskazuje na to, że Dobrzy Nieznajomi to film, w którym nie uświadczycie wartkiej akcji, nie uświadczycie też wielkich, przełomowych zwrotów akcji. To proza życia, życia bardzo samotnego, przytłaczająco samotnego, nawet bym powiedziała, że życia poza życiem, biorąc pod uwagę to, jak zachowuje się nasz protagonista. Adam ciągle jest sam, poza momentami, gdy widzi się z Harem, czy widzi się z rodzicami, którzy nie żyją, być może żyją, być może mamy do czynienia z inną rzeczywistością. O tym będzie więcej w sekcji spoilerowej. W każdym razie zmierzam do tego, że Adam jest samotny. Adam jest sam, Adam zasypia na kanapie, przy dźwiękach telewizora, budzi się sam i prowadzi samotną egzystencję. Mama pyta, czemu tak jest i on podkreśla, że to nie chodzi wcale o orientację seksualną, tylko po prostu byłby samotny, nawet gdyby był hetero. I w tej prozie życia najważniejsze są małe kadry, które potrafią niesamowicie chwytać za serce i dialogi. Dialogi, które są prozą życia, ale ujętą w taki sposób, że niosą ze sobą niesamowity ładunek emocjonalny. I w tym bardzo duża rola gry aktorskiej, bo dzięki grze aktorskiej Andrew Scotta i Paula Mescala to wszystko jest właśnie namacalne. Wydaje mi się, że słowo namacalne najlepiej oddaje realność tego, co zostało zaprezentowane na ekranie. Ale to nie jest tak, że mamy tylko teatr tych dwóch aktorów, bo wszystko towarzyszące dookoła, dlatego mówiłam o tych małych elementach, to wszystko sprawia, że to właśnie jest tak dobitnie realne. Weźmy na przykład pracę kamery. Pracę kamery, która pierwsze kadry prezentuje w chmurach. Twarze bohaterów wyłaniają się z chmur, co również daje nam sygnał, że będziemy mieć do czynienia z historią na poły metafizyczną. Być może będzie sięgało to gdzieś dalej, być może to po prostu zabieg artystyczny, ale ja gdzieś tam w głębi czułam, że coś tutaj będzie właśnie na poły metafizycznego. Później, gdy bohaterowie są prezentowani w mieszkaniu Adama, bo tylko mieszkanie Adama jest zaprezentowane na ekranie przez większą część tej produkcji, mieszkanie Adama, mieszkanie rodziców i droga do mieszkania rodziców. W każdym razie zmierzam do tego, że Adam jest zaprezentowany jakby w chmurach, jakby wyżej, ponad światem i tylko w jednym momencie patrzy w górę, gdy właśnie wypatruje Harego. Właśnie w tym momencie, gdy schodzi na dźwięk alarmu przed budynek, zobaczyć, co się stało i widzi go w oknie. Dlatego właśnie później Harry do niego przychodzi, bo uważa, że Adam go obserwował. I to jest jedyny moment. Tak to Adam jest w chmurach, jest ponad ziemią i patrzy na ziemię, a nie z ziemi. Więc ta praca kamery też jest od samego początku bardzo specyficzna. Jakby też chciała nam coś powiedzieć, chociaż jeszcze w tym momencie nie wiemy, co to jest. Bardzo dużą rolę poza kadrami odgrywa również światło. Światło przechodzące z zimnego do ciepłego. I takim znamiennym momentem jest moim zdaniem pierwsze spotkanie bohaterów, gdy znajdujący się przed wejściem do mieszkania Adama Harry jest w zimnym świetle. Wokół niego jest taka niebieska poświata, natomiast wewnątrz mieszkania Adama światło jest ciepłe. Poza kuchnią, gdzie mamy to neutralne światło typowe dla kuchni, natomiast hol jest ciepły, żółty, panują te żółcienie. Żółcienie pojawiają się również wtedy, gdy podają sobie rękę, gdy leżą razem w łóżku. Wówczas dominują te ciepłe barwy. Dużo kręci się wokół właśnie zimna, ciepła. Harry uważa, że Adam jest rozpalony, że ma gorączkę. Czuje od niego to bijące ciepło aż za bardzo. I właśnie tymi środkami Dobrzy Nieznajomi opowiadają historię o samotności. To ten wierzchołek góry lodowej. O samotności, o tym, że samotność tak wysysa z nas soki życiowe, że żyjemy poza życiem, że okej, egzystujemy, ale tak naprawdę co to jest w ogóle za egzystencja? Samotna, samotne posiłki, samotne wyjścia, wszystko kręci się wokół tylko nas, nikogo więcej. I właśnie to próbuje nam przekazać film Dobrzy Nieznajomi w tym najwyższym punkcie, jeżeli chodzi o wierzchołek góry lodowej, ale pod powierzchnią kryje się znacznie, znacznie więcej. I właśnie od tego momentu pojawi się tutaj znacznie więcej spoilerów, więc zostaliście ostrzeżeni. This is real. Does it feel real?
Prześledźmy sobie fabułę tej historii już bardziej z detalami. Pierwsze sceny prezentują bohaterów z głową w chmurach. Ich sylwetki nie są zarysowane, tylko właśnie twarz ponad ziemią, między chmurami. Jest to na pewno zabieg artystyczny, ale też wskazuje na to, co wydarzy się później w tej historii. Gdy rozlegnie się alarm przeciwpożarowy i dowiemy się właśnie, że jedynie dwójka mieszkańców przebywa w tym budynku, że nikogo więcej tam nie ma. W budynku, dodajmy, do którego nie docierają żadne dźwięki ze świata zewnętrznego, więc nawet nie wiadomo, co dzieje się poza tym budynkiem. Budynkiem, który w tym momencie można interpretować jako budynek poza naszą rzeczywistością. I nawet jeżeli chodzi o taki realny sens, bo on jest odcięty od zewnętrznego świata, czy to celowo, czy to właśnie na poziomie metafizycznym. Rozlega się ten alarm i właśnie wtedy Adam schodzi na dół, patrzy w górę, jedyny właściwie raz patrzy w górę i dostrzega sylwetkę Harry'ego rysującą się właśnie w delikatnym świetle jego mieszkania. Zimnym świetle również trzeba podkreślić. Znamienny w kontekście tego, że żadne dźwięki nie docierają do tego mieszkania, do tego całego budynku, jest to, że Harry włącza sobie biały szum, żeby cokolwiek słyszeć, żeby nie być samotnym ze swoimi myślami. I ten biały szum odegra później bardzo istotną rolę w kontekście wielkiego odkrycia, które rozegra się w końcowych scenach tej produkcji. Poza tym, że kamera również prezentuje naszych bohaterów poza światem, ponad ziemią, ciągle w chmurach, to również można interpretować na poziomie realnym, że po prostu mieszkają na wysokich piętrach tego budynku, ale ja to postrzegam w kategorii bardziej sygnału. Sygnału, że jest to znamienne w kontekście dalszego rozwoju fabuły i wydaje mi się, że zakończenie jest jak najbardziej przypisane do tego, jak pracuje kamera. Nie mamy również żadnych innych interakcji. Adam rozmawia tylko z Harrym i ze swoimi rodzicami. Rodzicami, którzy umarli lata temu, zginęli w wypadku samochodowym i zatrzymali się w czasie. Adam postrzega ich dokładnie tak samo, jak postrzegał ich w wieku 12 lat bezpośrednio przed wypadkiem. W kontekście zakończenia bardzo ważne jest pierwsze spotkanie Adama z Harrym. Właśnie to, że Adam jest w tym ciepłym świetle, jego dom roztacza tę ciepłą aurę poza kuchnią, a w tym czasie Harry znajduje się w zimnym świetle, w niebieskim świetle, jakby już był jedną nogą gdzieś indziej. I to pierwsze spotkanie jest o tyle znamienne, że jest odbiciem tego, co wydarzy się później, a właściwie trzeba powiedzieć, co wydarzyło się równocześnie, bo gdy Harry przychodzi do niego z tą butelką i zaprasza go na drinka, jest to jego ostatnia noc na ziemi. Przynajmniej ja to tak interpretuję, że tej nocy Harry popełni samobójstwo. Jest to noc, gdy nie chciał być samotny, gdy tak bardzo łaknął obecności drugiego człowieka. I dlatego później odnajdujemy go w tej wannie razem z Adamem, w tej samej bluzie, różowej bluzie i z tą samą butelką. Butelką, która w toku akcji będzie się napełniać i opróżniać. I też to jest bardzo znamienne w kontekście tego, co właśnie wydarzy się na koniec filmu Dobrzy Nieznajomi. To pierwsze spotkanie to również bardzo wyraźne rozgraniczenie stref, bo Harry jest już jedną nogą w grobie. Adam nadal raczej jest tutaj żywy. Chociaż to też jest kwestia bardzo luźna do interpretacji i o tej drugiej interpretacji też chciałabym tutaj trochę porozmawiać. Ale na razie prześledźmy sobie to, jak to w ogóle mogło się rozegrać tak po prostu chronologicznie. Bo gdy Adam w końcu zaprosi Harry'ego do swojego mieszkania, tego ciepłego światła będzie znacznie więcej. Ciepłe światło będzie towarzyszyło im w trakcie wszystkich rozmów, w trakcie wszystkich zbliżeń. Wówczas to niebieskie światło nie będzie się już wkradać. Ciepłe światło będzie aż tak wyraziste, że Harry będzie czuł, że Adam ma gorączkę, że jest rozpalony. Zresztą nie tylko on będzie tak czuł, bo rodzice Adama, gdzie również jest tylko ciepłe światło, oni również będą mówić, że Adam jest rozpalony. A to dlatego, że rodziców Adama można rozpatrywać w kategorii duchów. Niekoniecznie takich zjaw po prostu, ale też duchów umysłu. Duchów, które on wyhodował sobie w swoim własnym umyśle, żeby nie ruszyć do przodu. Jakkolwiek się na to spojrzy, interpretacja moim zdaniem jest poprawna, bo nieważne jest to, czy to są duchy, czy wytwory jego wyobraźni. Ważne jest to, jaki ładunek emocjonalny to wszystko ze sobą niesie. To, że Adam zatrzymał się w punkcie, w przestrzeni i w czasie i nie może ruszyć do przodu i przez to jest tak samotny. Łaknie miłości rodzicielskiej i łaknie miłości partnera, ale nie może ich zaznać, bo nie może ruszyć do przodu, bo nie może nikogo dopuścić do swojego życia. Dopuszcza do swojego życia Harry'ego, ale jest już na to za późno, bo Harry popełnił samobójstwo właśnie tego dnia, gdy tak bardzo również potrzebował miłości i ciepła. Dlatego to ciepło wylewa się z mieszkania, bo właśnie Harry tak bardzo go potrzebuje.
Takimi małymi kadrami, małymi dialogami dobrzy nieznajomi rozdzierają nasze serce. Moim faworytem właśnie w tej rozpaczy jest scena praktycznie końcowa, gdy po raz ostatni Adam spotyka się z rodzicami i zamawia 3 milkshake'i. I te milkshake'i są ustawione przed nim, tylko przed nim, bo rodziców tak naprawdę tam nie ma. To był moment, gdy gula w gardle po prostu już urosła do potężnych rozmiarów i nie byłam w stanie powstrzymać emocji. Kulminacja znalazła się na koniec tego filmu. Nie spodziewałam się w ogóle, że aż tak mocno złapie mnie za serce. Takich naprowadzeń na to, że i rodzice Adama nie istnieją, nie żyją, istnieli przecież, i Harry jest już martwy, jest znacznie więcej. Między innymi sam moment spotkania, gdy Adam zaprowadził go do domu swoich rodziców, nie chcieli go tam wpuścić, no bo są duchami, być może wytworami jego wyobraźni, być może jakąś projekcją, ale Harry jest przerażony, Harry ich widzi. Widzi tak samo, jak widzi ich Adam, mimo że nie jest związany z nimi emocjonalnie. I tak samo właśnie rodzice Adama widzieli Harry'ego. Mama zwróciła uwagę na to, że Harry jest smutny, że smutek wylewa się z jego twarzy i to też jest sygnał, że coś tutaj jest potężnie nie tak, że to wszystko nie jest takie, na jakie na pierwszy rzut oka wyglądało, że tej relacji tak naprawdę nigdy nie było, rozegrała się w głowie Adama jako taki scenariusz, co by było gdyby otworzył te drzwi na oścież, wpuścił go do swojego mieszkania, dał mu trochę ciepła, gdy tego potrzebował. Być może wtedy historie potoczyłyby się zupełnie inaczej. Skupmy się jednak na postaci Adama. Adama, który również mieszka w budynku poza rzeczywistością, poza czasem, w budynku, do którego nie docierają dźwięki ze świata zewnętrznego. Jego twarz jest w chmurach, jego sylwetka jest w chmurach i widzi zjawy, zjawy, które mogą być w jego głowie, ale jednak coś mi mówi, że tak do końca nie jest, że ten budynek, że to nie jest budynek na ziemi, tylko być może jakaś forma czyśćca, nawet rozliczenia z samym sobą w momencie przed śmiercią, bo ten alarm to taki ostatni gwizdek, żeby podjąć decyzję. Decyzję, która zawiesi nas w czasie, jeżeli zdecydujemy się, tak jak Harry, skończyć to wszystko, skończyć ten ziemski żywot. Bo Adamem i bez Harry'ego targają te trudne wspomnienia. Życie nie było idealne, życie w domu nie było idealne. Często płakał w poduszkę i nikt do niego nie przychodził, bo chcieli wychować go na twardego syna. Być może przeczuwali, że jest innej orientacji, ale to były zupełnie inne czasy. To były czasy, gdy homoseksualizm był utożsamiany z czymś tragicznym, z AIDS, ze śmiercią. I w takim przekonaniu wychowywał się Adam. Przekonaniu, w którym utwierdzali go rówieśnicy, którzy wkładali mu głowę do toalety, którzy byli dla niego po prostu okrutni. I to skłania mnie do myślenia na temat samej egzystencji Adama. Czy w ogóle mamy do czynienia z faktycznie żyjącym Adamem, czy ten budynek jest czyśćcem, ostatnim rozliczeniem? Może nie takim czyśćcem, jak jest rozumiany w religii chrześcijańskiej, być może nie czyśćcem już po śmierci, ale właśnie czyśćcem przed śmiercią, przed tą ważną decyzją. I być może Adam też jest duchem i dlatego jest w stanie obcować z tymi duchami. Ale duchem, który właśnie jest u progu śmierci, jest duchem mentalnym, bo jest tak bardzo samotny, że wszystkie soki życiowe zostały już z niego wyssane. On jeszcze jest w tej ciepłej strefie, jeszcze jest rozpalony, jeszcze ma gorączkę, ale to są te ostatnie tchnienia. Takich małych elementów, które potwierdzają to, że Adam też może być u progu śmierci, jest znacznie więcej. Między innymi to, w jaki sposób wypowiada się Harry. Harry mówi, że jest na marginesie, na skraju świata, że jest poza tym wszystkim. I to też bardzo dobrze koreluje z doświadczeniami Adama, z tym, że był gnębiony przez większą część swojego życia. I to bardzo mocno odbiło się na tym, jak postrzega relacje, w jaki sposób on nie jest w stanie nikogo dopuścić do siebie. Dlatego tak często pojawia się ten temat demonów, czy jak to jest określone, wampirów. Wampirów, które muszą być zaproszone do naszego życia, żeby faktycznie mogły się w nim rozgościć. I Adam odgrywa tutaj rolę kogoś, kto chce ochronić Harry'ego przed tymi demonami, wampirami, ale jest już na to za późno. Też bardzo ciekawa jest tutaj kwestia realności tych wydarzeń. Czy to w ogóle jest istotne, że te wydarzenia rozgrywają się w głowie Adama, czy Adam istnieje, czy nie istnieje, czy żyje, czy nie żyje, w którym punkcie Harry umarł, bo wydaje mi się, że to wszystko nie jest aż tak ważne w kontekście tego, jaką historię dobrzy nieznajomi chcą nam opowiedzieć. Bo tutaj to ważne pytanie jest zadane przez matkę Adama. Czy wydaje Ci się, że to jest realne? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, to faktycznie tak jest. I dzięki grze aktorskiej, dzięki tym małym dialogom, małym kadrom, małym elementom, to wszystko jest realne, to wszystko jest namacalne i dla mnie
to jest właśnie wystarczające. Nie muszę zastanawiać się nad tym, czy to się rozegrało, czy to było w jego głowie. Czy te demony, które są faktycznym odbiciem w metrze, czy w lustrze, czy one są, czy ich nie ma. Bo to wszystko jest tak dobrze zagrane, tak dobrze napisane, że dla mnie po prostu jest realne. Ale jednocześnie dobrzy nieznajomi nie odbierają nam tej możliwości, żebyśmy rozwikłali tę zagadkę znacznie wcześniej. Gdy Adam siada do biurka i spisuje swoje wspomnienia, być może chce je przelać na formę scenariusza, zapisuje rok 1987 i właśnie do tego roku będzie się przenosił. Znacznie bardziej rozmyty, ale również namacalny jest moment, gdy Adam śpi w łóżku z rodzicami, jak to miał w zwyczaju lata temu, gdy był dzieckiem i bał się, panicznie bał się różnych rzeczy, różnych tworów i stworów, potworów, czy wojny atomowej. Z tego, co było chyba powiedziane w tej produkcji, w każdym razie czuje tam jeszcze jedną rękę i nie jest to ręka jego ojca, tylko jest to ręka Harry'ego, który również znajduje się w tym samym łóżku, bo te rzeczywistości, które Adam wytworzył sobie w swojej głowie, zacierają się, mieszają się i wytwarzają zupełnie inną, nową rzeczywistość. Wspominałam wcześniej o tragizmie Adama i wydaje mi się, że to nie jest taka kwestia zero-jedynkowa, że po prostu jest to bohater tragiczny. Nie do końca, bo Adam na sam koniec tej produkcji decyduje się zamknąć drzwi do przeszłości, przekręcić klucz i już nigdy więcej nie odwiedzać swoich rodziców, stąd ta scena w restauracji, w knajpie i stąd te 3 milkshake'i. To jest to oficjalne pożegnanie, pożegnanie ciepłe, choć bolesne, ciepłe jeżeli chodzi o grę świateł, że właśnie mamy te ciepłe żółcienie. W każdym razie on decyduje się na to, żeby poświęcić swoje życie Harry'emu. Harry'emu, który w tym momencie nie istnieje, nie żyje. To wszystko rozgrywa się w głowie Adama. To wszystko jest jego scenariuszem, co by było gdyby. Co by było gdyby jednak otworzył te drzwi na oścież. Więc wyszedł z jednej tragedii, żeby wejść do drugiej tragedii. Żeby pogrążyć się w kolejnej rozpaczy, żeby po raz kolejny wypełnić tę pustkę. Tylko w inny sposób, bo ta samotność nie ogranicza się do łaknienia miłości rodzicielskiej, ale też miłości partnera, tej miłości romantycznej. Więc on jedną tragiczną sytuację z miłością rodzicielską zamknął, żeby pogrążyć się w kolejnej. I nawet jeśli założymy, że Adam żyje, to emocjonalnie już dawno nie żyje, bo wszystkie scenariusze rozgrywają się tylko w jego głowie. To, jaka jest jego egzystencja, to ogranicza się do takich prostych czynności. Wstać, zjeść śniadanie, zjeść obiad, położyć się na kanapie, zasnąć przed telewizorem. I właśnie tak samo biały szum słyszy Harry, bo ten biały szum towarzyszył jego ostatnim chwilom. Ale pomimo tej mojej guli w gardle, to nie jest aż takie tragiczne, bo Adam dał Harry'emu ukojenie, pozwolił mu przejść na drugą stronę, dał mu ciepło, dał mu miłość, zaopiekował się nim, ochronił go właśnie od wampirów i innych demonów, chociaż przez chwilę, chociaż już po śmierci, chociaż w swojej głowie, chociaż jako projekcję, ale zrobił to. Samemu sobie nie dał ukojenia. Chociaż tutaj też mam pewne wątpliwości, bo ostatnie kadry przeczą temu. Ostatnie kadry są optymistyczne, nader optymistyczne, prezentują kosmos, konstelacje i to, że te złączone dwie dusze dołączają do miriad gwiazd, do tych konstelacji i właśnie to mi dało taką nadzieję, że nawet jeżeli to wszystko działo się w jego głowie, nawet jeżeli i Harry i Adam już nie żyją albo emocjonalnie nie żyją, jak zwał, tak zwał, to jednak te dusze się tutaj odnalazły, czy przed śmiercią, czy po śmierci odnalazły się i dołączyły właśnie do tych konstelacji. Dlatego uważam, że ten tragizm nie jest aż tak tragiczny, jakkolwiek by to nie brzmiało. I wychodząc już z tej sfery spoilerowej, chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że Dobrzy Nieznajomi to film, który nie tylko dobrze ogląda się z czystą kartą, ale też bez żadnych zewnętrznych bodźców. Właśnie to produkcja, która pozwala wyjść z tego naszego codziennego przebodźcowania, jeżeli pozwolimy jej na to, jeżeli wczujemy się w tę opowieść i wsiąkniemy w nią bez reszty. Oczywiście konsekwencje są, bo będziecie być może tak jak ja płakać po tej produkcji i ta gula w gardle będzie aż tak przemożna, ale wydaje mi się, że mimo wszystko warto, że mimo wszystko warto pozwolić sobie na te emocje i oddać się temu seansowi, bo robi niesamowite wrażenie na wielu płaszczyznach. Czy jeżeli chodzi o kwestie techniczne, czy jeżeli chodzi o samą grę aktorską, czy jak ten film w ogóle jest napisany. Dla mnie najważniejsze w tym wszystkim nie jest to, co tutaj się wydarzyło, kiedy i jak, tylko to pytanie, które ciągle brzmi mi w głowie. To pytanie trochę retoryczne już na tym etapie. Czy to wszystko wydaje się realne? Bo jeżeli tak, to faktycznie takie
jakie było. I to mi wystarczy. I z tą myślą Was zostawiam serdecznie. Zapraszam do sekcji komentarzy. Podzielcie swoją opinią na temat tej produkcji, jeżeli już ją oglądaliście. I dajcie znać, jeżeli w ogóle pojawiliście się tutaj i oglądaliście tę recenzję. Będzie mi niesamowicie miło. Także będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę i subskrypcję tego kanału. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.